Cześć, tutaj Terenia TV. Właśnie. Wierzchłem bez barier. Mamy kwiecień już. Właśnie. Ale pogoda nas nie rozpieszcza, jest zimno. To jednak turystce nie przeszkadza, aby jechać na konie. Zobaczcie, jak Tereska się przygotowuje za każdym razem do tego, aby jak najlepiej spędzić ten czas na koniach. Czyli co teraz robisz? Ćwiczysz? Tak. Żeby przygotować się na jazdę konną? To jest pompki. Tu to my rośnie. Musimy rośnie. Teraz nam na ten kino, a teraz nam wszystkim. Teraz jadę. Nie, to jest trochę patrzę. Znaczy, ja piszę to pisać. Potem wsiąść na konie, klaskać albo przytulać i potem jechać na konie. Jechać. Jak nie się konie, to myślę, że nie tak. A co ci się najbardziej podoba? Ale co najbardziej w tym wszystkim? Co jest takiego najbardziej fajnego w jeździe konno? Sama nie jeździć w siodle. Najbardziej lubisz sama jeździć i jeździć w siodle? Tak. To jest chyba twoje marzenie, co? Tak. Właśnie dzisiaj będzie sama jeździć. Czy dzisiaj będziesz uczyła się samodzielnie jeździć? Tak. Dlaczego inne dzieci powinny jeździć tak na koniach, jak ty na przykład? Konie a konie tylko ja. Trochę jak człowiek. Trochę jak człowiek? Tak. Jak myślimy, to oni śniadły. A jak nie się sama, to tak. Ja tym leciałam. Dlatego chciałam tym, żeby inne śmieci, tak jak ja, też miały możliwość nieść konia. Jak gościuwa. Nie. Troszkę pieszczolnego domu, tak jest.